Stoimy pośród ścian parteru naszego nowego domu, ale z czego my właściwie go budujemy? Ja jestem Ania. A ja Radek i dzisiaj opowiemy, z czego budujemy ten dom. Właśnie zakończyliśmy ważny etap budowy naszego domu. Mamy wylany strop nad parterem. Jest to bardzo ważny etap budowy domu, szczególnie kiedy mamy jesień, kiedy ta aura jesienna jest no, troszeczkę niezbyt sprzyjająca właśnie budowie domu, kiedy temperatury potrafią spaść poniżej zera. Ale na szczęście nie spadły. Tak, kiedy tych deszczy pojawia się coraz więcej, no ale nam, trzeba powiedzieć, udało się dokończyć właśnie ten etap. Temperatury były idealne na wylewanie właśnie stropu. Wtedy, kiedy mamy około 10 stopni, ten strop rzeczywiście spisuje się bardzo dobrze. Jak widać, nasze ściany to głównie żelbet i beton komórkowy. A w projekcie mieliśmy trochę inne rozwiązanie. W projekcie mieliśmy pustak ceramiczny. Zdecydowaliśmy się na zmianę. Dlaczego? Zależało nam na tym, żeby materiał, który wybierzemy do budowy domu, był łatwy i szybki, jeżeli chodzi o pracę i jeżeli chodzi o samą budowę. No i wydaje się, że beton komórkowy, na który się zdecydowaliśmy, spełnia te założenia. Tak, beton komórkowy to materiał, który jest rzeczywiście łatwy w obróbce. Te bloczki betonowe są takich gabarytów, że ściany powstają dosyć szybko, a jednocześnie ten materiał nie jest tak naprawdę bardzo ciężki do przenoszenia, czyli ludzie pracujący na budowie nie mają z tym bardzo dużo takiej ciężkiej fizycznej pracy. Łatwo jest układać te ściany, łatwo jest przecinać te bloczki w pożądane kształty. Jednocześnie jeśli je rzeczywiście obrabiamy, kształtujemy, no to tego odpadu nie ma zbyt dużo. Jest to oszczędność, realna oszczędność na materiale. Dodatkowo musimy pamiętać, że ten beton komórkowy rzeczywiście jest dosyć plastyczny, miękki w obróbce i można wykonać z niego różne nietypowe kształty, jeżeli oczywiście potrzebujemy. Wszelkie otwory, wszelkie bruzdy, później w procesie wykańczania to również niewątpliwa zaleta takiego właśnie materiału, który wewnątrz spełnia swoje założenia właśnie podczas wykańczania. Tak, no i co jeszcze warto powiedzieć, to, że ten materiał też nie ulega jakimś takim bardzo łatwym uszkodzeniom, na przykład podczas transportu, tak? Czyli to nie jest coś, co nam popęka podczas transportu. Gdzieś tam słyszeliśmy, no nie wiemy tak naprawdę jaka jest prawda, ale słyszeliśmy opowieści o tym, jak ceramika potrafi przyjść już w transporcie popękana. Tak, na budowę przyjeżdża materiał na paletach, ale po rozpakowaniu okazuje się, że jest on częściowo pokruszony, pęknięty. Oczywiście zapewne w przypadku betonu komórkowego również może się to w jakiś sposób zdarzyć, no, że gdzieś zostanie tak obity, ale na pewno w mniejszym stopniu te materiały nie przenoszą, nie są tak kruche. U nas na budowę ten materiał przyjechał na paletach, porządnie zapakowany. Rzeczywiście po rozpakowaniu okazało się, że wszystkie bloczki są w zdecydowanym porządku i w całości. No nie wiemy, czy na pewno 100% wszystkie, bo my ich osobiście nie rozkładaliśmy, ale tak na pierwszy rzut oka rzeczywiście widać, że tutaj się nic się złego nie działo i ten materiał wyglądał bardzo, no bardzo ładnie, bardzo tak? Solidnie. I porządnie jak przyjechał. Bloczki z betonu komórkowego są również dosyć lekkie, co powoduje, że jeżeli już budujemy ścianki działowe na naszym piętrze, no to możemy rzeczywiście, mamy dużą swobodę wykonania tych ścianek, możemy je stawiać nawet w miejscach, gdzie nie ma nadproży, podparcia, specjalnie ściany, także to jest na pewno ważna zaleta, że możemy kształtować przestrzeń piętra w dowolny sposób. Oczywiście podczas wykańczania, podczas wykonywania wszelkiego typu instalacji w bloczku komórkowym, betonie komórkowym, możemy łatwo wykonywać bruzdy, możemy łatwo wykonywać wszystkie otwory, co na pewno przyspiesza pracę. Również tak, nie ma ryzyka, że powstaną nam jakieś dziury, tak? Nieprzewidziane, tak jakby było w przypadku ceramiki. I to znowu jest coś, co z kolei zasłyszeliśmy, tak? Tak, czytaliśmy o tym, oczywiście. Ale nie mamy własnego doświadczenia, natomiast no. Że na przykład przy tworzeniu instalacji elektrycznych okazuje się później, że nam wieje z gniazdek czy coś takiego związanego właśnie z zimnem się pojawia i naczytaliśmy się takich informacji, zweryfikowaliśmy, że rzeczywiście czasami coś takiego się zdarza, ale to w przypadku, kiedy niedokładnie jest na przykład wykonana ściana, niedokładnie wymurowana i te otwory występują. Dokładnie. No ale jednak mimo wszystko, no co, jeżeli nie musimy tego ryzyka podejmować,
No to w sumie go nie podjęliśmy. Na pewno beton komórkowy wybacza trochę więcej wykonawcom. Łatwiej jest z niego rzeczywiście wymurować te ściany porządnie i później w procesie wykonywania instalacji to nie zemści się na mieszkańcach i na wykonawcach. Ten materiał na pewno nam pomaga szybko wykończyć wnętrze, bo jego porowata struktura również daje to, że wszelkie tynki, kleje łatwo przylegają do jego powierzchni. W artykułach i gdzieś tam na stronach internetowych, które porównują ze sobą różne materiały do budowy domu, spotykamy informacje o nasiąkliwości tych materiałów. No i tutaj tak naprawdę w sumie nie ma jednoznacznych odpowiedzi, moim zdaniem. Z tego, co przeczytaliśmy, to czasami są one totalnie sobie przeczą. Totalnie tak. Sobie przeczą, no ale rzeczywiście jest to parametr dosyć istotny podczas budowania ścian i warto na to zwrócić uwagę. My dostaliśmy takie informacje sprawdziliśmy, że ten beton komórkowy rzeczywiście potrafi nasiąkać, ale dzięki swojej strukturze, dzięki porom, które są dosyć spore, nie podciąga tej wody bardzo wysoko kapilarnie. W ścianach, także to nasiąknięcie występuje w dolnej części, ale w procesie później schnięcia ścian ten materiał potrafi dosyć szybko wyschnąć. Także jest to w sumie ostatecznie zaleta, tak? Bo gdzieś tam wszystkie zawilgocenia, które nam powstaną na późniejszych etapach prac tych mokrych, wygląda na to, że tutaj zostaną dosyć szybko usunięte. No i mamy nadzieję, że tak będzie się działo w istocie. W naszym przypadku. No jak już tak strasznie chwalimy ten beton komórkowy, to jeszcze możemy dodać, że ponoć jest super odporny na zagrzybienie ze względu na odczyn tego materiału, bo odczyn materiału jest zasadowy, co nie sprzyja powstawaniu grzybów i pleśni. Naszym zdaniem jest to zaleta. Mieszkaliśmy kiedyś w mieszkaniu, które było zagrzybione. To było nasze pierwsze wspólne mieszkanie i z tym grzybem walczyliśmy tam latami. Więc doczytanie się takiej informacji dla nas super wiadomość. Bardzo ważnym parametrem, który rozpatrywany jest przez wszystkich prawie inwestorów, jest to ciepłota danego materiału, to znaczy w jaki sposób on izoluje wnętrze od zewnętrza. No i w przypadku betonu komórkowego ten parametr izolacyjności jest na pewno bardzo wysoki i w przypadku generalnie materiałów stosowanych na ścianę beton komórkowy wygrywa. Kiedy wiedzieliśmy już, z jakiego materiału powstaną ściany naszego domu, trzeba było w zasadzie go tylko wybrać, jeżeli chodzi o producenta, i dokonać konkretnych zamówień. I tutaj ten wybór u nas akurat nie był bardzo trudny, bo po prostu zdecydowaliśmy się pójść na łatwiznę, wybrać to, co było w naszej okolicy najłatwiej dostępne i najszerzej dostępne. Ze względu na to, że mamy taki czas, jaki mamy, no to dla nas przede wszystkim była ważna gwarancja dostępności i dostaw tego materiału. No i wpadło na Solbet. A że z Solbetu jeszcze dostaliśmy bardzo fajne wsparcie techniczne i merytoryczne, bo tak, zadaliśmy warto podkreślić, kilka pytań. Że skontaktowaliśmy się z tą firmą bezpośrednio z konkretnymi pytaniami technicznymi, także to wsparcie tak naprawdę bardzo szybkie, tak. było bardzo dobre. Oni na wszystkie nasze pytania odpowiedzieli i jeszcze na dodatkowe pytania, jakieś tam wątpliwości, także bardzo tak, to było... Dostaliśmy również materiały, które mogliśmy przekazać naszej ekipie dotyczące tak naprawdę wszystkich prawidłowych czynności przy murowaniu ścian. Oczywiście nasza ekipa wiedziała wszystko, jak co przygotować, ale my przynajmniej mogliśmy sobie poczytać te materiały, tak, i zweryfikować jak ekipa rzeczy później będzie to wykonywała, w jaki sposób prawidłowo te ściany przygotować. Także to, że jeszcze dodatkowo gdzieś tam od tej firmy uzyskaliśmy bardzo fajne wsparcie merytoryczne, to już w ogóle tak jakby przypieczętowało wybór. Nie szukaliśmy dalej. No i faktycznie, jak na razie, tak jak się spodziewaliśmy i tak jak tego oczekiwaliśmy, ta praca z tym materiałem poszła całkiem fajnie. Chłopakom tutaj poszło bardzo sprawnie wymurowanie, postawienie tych bloczków. I ściany wyglądają całkiem ładnie, już nawet teraz. Tak, ściany powstały szybko, ten etap bardzo cieszył oko, a ściany wewnątrz budynku i w sumie na zewnątrz też są rzeczywiście bardzo dobrze przygotowane na dalsze etapy wykonywania instalacji i tynków. Te ściany już w tym momencie wyglądają bardzo równo, całkiem ładnie. Także no wiadomo, że przy takich ścianach nie zamieszkamy, ale przygotowane to jest pod dalsze prace.
No i pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że dalej będzie się z tym materiałem pracować zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Na tych kolejnych etapach budowy, kolejnych etapach wykonawstwa gdzieś tam dalsi instalatorzy nie będą na materiał nam narzekać. No i że w tych ścianach będzie nam się mieszkać dobrze, to chyba w tym wszystkim najważniejsze. No ale o tym przekonamy się dopiero za jakiś czas. No więc tak, podsumowując, wybraliśmy beton komórkowy, wybraliśmy też ten beton komórkowy z firmy Solbet. No ale teraz pytanie, czy to był taki wybór będący kwestią życia i śmierci i w ogóle najbardziej kluczowy podczas budowy domu i czy to była taka kwestia, nad którą warto by się zastanawiać całymi miesiącami? Chyba tak nie do końca. Na pewno jest to jedna z decyzji kluczowych, ważnych, ale tych decyzji w procesie budowania domu jest bardzo dużo, także nie możemy zastanawiać się przez cały proces właśnie nad tym, jaki materiał na ściany wybierzemy. I czy na pewno wybraliśmy dobry? Tak, czy wybraliśmy dobry, bo tych wyborów naprawdę na każdym etapie jest bardzo dużo i tu widzimy podczas budowy, że pewne wybory trzeba dokonać, pewnych wyborów trzeba dokonać, o nich zapomnieć i przejść do kolejnych wyborów, bo zaraz jakieś niespodzianki, nieoczekiwane sytuacje nastąpią w ostatniej chwili, więc na to musimy być przygotowani. Oczywiście nie mówiliśmy tutaj podczas wyboru materiału o tym, o takim parametrze, który w sumie jest oczywisty w przypadku materiałów budowlanych na ściany. Mówimy tu o wytrzymałości, odporności na ściskanie. Każdy materiał tak naprawdę, czy to będzie pustek ceramiczny, czy to będzie zwykła cegła, czy to będzie bloczek z betonu komórkowego, ma tą wytrzymałość taką, która wystarczy do wybudowania domu jednorodzinnego. Tak. Czyli jak nie budujemy wieżowca, no to w sumie... To nie jest takie istotne, ten parametr odporności na ściskanie my jako inwestorzy możemy pominąć. Ale tak naprawdę nawet z takiego betonu komórkowego można wybudować większe budynki niż tylko domy jednorodzinne, więc nie widzimy tutaj żadnego problemu. Jest to kwestia chyba pomijalna tak naprawdę. No i co? I te wszystkie domy jednak stoją. Czy są zbudowane z betonu komórkowego, to takie domy już tam gdzieś w Szwecji od kilkudziesięciu lat, prawie stu lat sobie stoją. Domy z ceramiki też sobie stoją, tak? Może niekoniecznie z pustaka ceramicznego, tylko z litej cegły. No ale takie też na pewno stoją już od bardzo dawna. Z innych materiałów stoją też całymi latami, tak. Ludzie w nich mieszkają. Ludzie mieszkają, przeżyły różne kataklizmy, przeżyły na przykład powodzie, bo bardzo ciekawą informację, którą znaleźliśmy, usłyszeliśmy, że właśnie po powodziach takich dużych w Polsce domy z betonu komórkowego naprawdę te powodzie bardzo dobrze przetrwały i te ściany, które były mocno zamoczone po właśnie odejściu powodzi, szybko wyschły i nadawały się Podobno tak, nadawało się to do mieszkania i tam się nic specjalnego nie działo. Nie stało. Z drugiej strony sami znamy też domy bardzo stare, z jakimiś tam drewnianymi elementami albo wręcz całe drewniane, które też stoją bardzo długo, przetrwały wojnę i cały czas da się w nich mieszkać. Więc dokonujmy tych wyborów świadomie, pomyślmy, co jest dla nas ważne, jakie parametry danego materiału są dla nas istotne, ale dokonujmy tych wyborów szybko, bo wiele innych czeka nas jeszcze w tym innych, procesie. Dokładnie. I możemy o czymś innym bardzo ważnym zapomnieć, skupiając się na szczegółowym czytaniu. Co wpłynie zdecydowanie bardziej na nasze późniejsze mieszkanie.